mamy szybką wrzutkę. Wywiało mnie do... Falubaza mnie wywiało. Więc jak już jestem w falubazewie, to grzechnie nagrać falubazu stadionu, tak? Idziemy zobaczyć. Ponoć na zachodzie bez zmiany falubaz pany, nie wiem. Więc tak to mają. A ja sobie zobaczę. Czy może coś widać, czy można coś nagrać. Z pozdrowieniami dla Wojtka, wielkiego fana. Może coś będzie widać, na pewno słychać chłopaków, jak trenują. Sorry, miałem telefon, ktoś się dobijał. Później oddzwonię. A niestety... Nic nie zobaczymy. Falubas ostro szczerze swoich tajemnic. No ale stadion mają ładny, tak? Więc jadę dalej, nic nie zobaczę. Może obejdę z drugiej strony. Jak to się uda nagrać, to nagram. Udało się coś widzieć, będzie. Niestety przez krat. Jakiś świat za krat jest smutny. Jest kamera. Zaraz mnie pewnie... Ale nie jeżdżą, już przestali jeździć. Pierdło coś im zdechło, no nie? Jechał, był, pierdło, zdechło. O, nie, no stadion jest ładny. U nas takiego nie ma. No i fajnie. Co powiem? Co powiem? Jak nam wyremontują, to pewnie będziemy mieli ładniejsze, ale na razie nie remontują. O, słychać. Jak wyremontują i będą mecze, to na pewno coś nagram z jakiegoś meczu. Trenują, idzie. No, no nic więcej ciekawego tu nie ma, no. Na razie. Znaczy znam takich, którzy powiedzieli, że w Zielonej Górze w ogóle nie ma nic ciekawego. Z całym szacunkiem dla Zielonki. I z pozdrowieniami dla tych osób, co by tak powiedziały. No, w takich warunkach sobie mieszkam. W falubazowie. Więc nie mogę narzekać. Szczególnie w tych pieniądzach. Mam salonik z aneksem kuchennym. Z wyjściem na balkon. Drzwi wyjściowe. Komódka. Szafa. Sypialnia. Piec. Piękna. Piękna sprawa. Ale jakbym chciał sobie zrobić pranie, to mogę. Nie wiem po co, ale lustro antek widać. Który by się czepiał, że zorane. Ale przynajmniej wiadomo, że antyk. No, duży prysznic. Czyściuk to. Kibelek. Zapas taśmy na tydzień. Mogę walić. Zaoprem las. I tej ostrości dzisiaj nie łapiemy.
Widok z okna w sypialni. Zaraz idę spać. Zrobię sobie gotli z sobą. Następne lustro nie ma. Dobrze. Telewizora nie ma. Nie ma telewizora, ale ja telewizora nie potrzebuję. Mam laptopa, mam internet. Dobry. Dzień dobry.